Technik inżynierii środowiska i melioracji to zawód branży budowlanej. Osoba pracująca w tym zawodzie organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich. Kieruje pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej poprzez nadzór nad ich eksploatacją, konserwacją i modernizacją. Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami. Organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wykonuje prace związane z organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z regulacją cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych. Przeprowadza prace związane z odwadnianiem i nawadnianiem użytków rolnych. Technik inżynierii środowiska i melioracji może podejmować pracę w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, w wydziałach gospodarki komunalnej lub gospodarki środowiskiem administracji państwowej, w przedsiębiorstwach melioracyjnych, w przedsiębiorstwach geodezyjnych, w stacjach uzdatniania wody, w oczyszczalniach ścieków oraz w biurach projektowych inżynierii środowiska. Może również założyć własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług wodno-melioracyjnych. Do typowych stanowisk pracy tego zawodu należą specjalista do spraw gospodarki wodnej, specjalista budowy i eksploatacji sieci wodociągowych, specjalista eksploatacji sieci kanalizacyjnych, specjalista eksploatacji obiektów ochrony środowiska, konserwator obiektów wodno-kanalizacyjnych, konserwator budowli i urządzeń hydrotechnicznych, brygadzista robót odwodnieniowych oraz referent do spraw melioracji wodnych. Wyposażenie stanowiska zależy od miejsca wykonywania czynności zawodowych oraz rodzaju wykonywanej pracy. W obrębie najbardziej podstawowego wyposażenia stanowiska pracy można wyróżnić narzędzia podręczne, maszyny i urządzenia budowlane, materiały, np. budowlane, instalacyjne, narzędzia pomiarowe, ochronną odzież roboczą oraz apteczkę. Do przykładowych urządzeń wykorzystywanych w tej pracy można zaliczyć komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, ręczne narzędzia budowlane, narzędzia hydrauliczne oraz elektronarzędzia. Oprócz tego technik inżynierii środowiska i melioracji używa sprzętów takich jak koparki, pogłębiarki, ładowarki, spychacze, walce, betoniarki, agregaty prądotwórcze oraz pompy. Wykorzystuje także różnego rodzaju urządzenia pomiarowe, na przykład dalmierz. Dużym plusem tego zawodu jest to, że daje on możliwość realizowania się w pracy łączącej zainteresowania z obszaru technicznego, to jest budownictwa, z obszarem przyrodniczym, to jest ekologia. Daje też możliwość poszerzania wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie wielu pokrewnych branż, np. budownictwa ogólnego i wodnego, geodezji, geologii czy meteorologii. Występowanie realnych czynników zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu społeczności lokalnych, takich jak zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych, niekontrolowane wycieki ścieków, zalania, podtopienia oraz brak wody, powoduje, że zapotrzebowanie na techników inżynierii środowiska i melioracji wciąż rośnie.